Dzisiaj obchodzimy jubileusz 65-lecia Ludowego Klubu Sportowego Dolpasz ze Skokowej. Zorganizowaliśmy masę atrakcji dla naszych działaczy, piłkarzy, zawodników. Zaczęliśmy o godzinie 15. 150 dzieciaków, naszych wychowanków, którzy aktualnie grają w Dolpaszu. Od najmniejszych bambinosów przez dziewczynki po juniorów grały na boisku i dawały pokaz swojej umiejętności. Najstarsze zapiski mówią o tym, że nasz klub powstał w 1952 roku. Wiemy to z opowieści naszych dziadków. Przecież jak ja miałem 3 lata, to już powstał ten klub. W 1964 roku zmobilizowała się tutaj grupa młodzieży skokowskiej, teraz też już zacni mieszkańcy, którzy w tym okresie tworzyli klub pod nazwą Jowisz Skokowa. Z tą nazwą klub funkcjonował przez następnych kilkanaście lat. W latach 80. sponsorem naszego klubu został Bakutil, tak się nazywała wytwórnia pasz w Skokowej, która sponsorowała nas i do prawie że końca 80. lat, do momentu, kiedy została zmieniona nazwa tej firmy na nazwę Dolpasz, w tym momencie również nasza drużyna została nazwana Dolpasz Skokowa i od tego czasu tradycyjnie już tą nazwę mamy. Dolpasz Skokowa to nie tylko klub, to stan umysłu. Wiedzą o tym wszyscy ci, którzy kochają futbol i mieli do czynienia z tym klubem, którzy w nim grali, którzy byli zawodnikami, którzy uczestniczyli w zarządzaniu tym klubem, ale także kibice tego klubu. Przestałem grać jakiś czas, no i później zacząłem kibicować, no i tak do dzisiaj. Tak jak tutaj ludzie się cieszą z piłki nożnej, to naprawdę jest ewenement. Zresztą dzisiejsza impreza o tym świadczy. I naprawdę jestem bardzo zadowolony i bardzo się cieszę, że poznałem tutaj i kibiców, i zawodników, a przede wszystkim działaczy i tą atmosferę, która jest specyficzna. Jest naprawdę rodzinna, jest naprawdę wyjątkowa. Praca na rzecz dzieci, młodzieży to duże wyrzeczenie. Tak, 7 dni w tygodniu na boisku, 7 dni koordynowania, pilnowania tych wszystkich spraw, aby te dzieciaki, młodzież miała odpowiednie warunki. Duże zaangażowanie właśnie tutaj rodziców, każdego z zawodników, wsparcie duchowe i osobiste rodziców, duże zaangażowanie prezesa, jak i samego burmistrza, który czynnie uprawia do dzisiaj piłkę nożną, jest w kadrze seniorów. Osobiście uważam, że nie ma złotego środka na to, aby drużyna wygrywała, tak? Rolą trenera jest przede wszystkim stworzenie takiej atmosfery w drużynie, aby poprzez tą atmosferę wyciągnąć jak najwięcej, czy jak najwięcej potencjału z każdego zawodnika, aby się to przełożyło później na cały zespół. Tą pracą na rzecz Dolpaszu, na rzecz piłki nożnej dzieciaków spełniam się i jestem dumny, że reprezentuję barwy żółto-zielone Dolpaszu i tak będzie do ostatnich dni mojego życia. Dolpasz Skokowa ma nie tylko kształcić piłkarzy, ale także wychowywać ludzi. Wszystkie osoby, które zetknęły się z tym klubem, miały przyjemność grać w tym klubie, były wychowywane na porządnych obywateli. Dolpasz Skokowa dla Skokowej jest tym, czym Barcelona dla Katalonii. Nie ma Skokowej bez Dolpaszu, nie ma Dolpaszu bez Skokowej.